No tu ojciec Rydzyk mówi też o ojcach Kościoła. Też negatywnie, że błędy były. Oczywiście, że były błędy. Gdy nadaje nasze radio, TOK FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Czasem są to błędy celowe, zamierzone. Chora jestem dzisiaj. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Mariu Kleopolski, teraz wszyscy odmówimy modlitwę jubileuszową. Bogu Rodzico, Dziewico Maryjo, nasza Matko i Królowo, wyniesiona na wyżyny nieba, Ty nieustannie otaczasz troską i miłością naród polski. Prosimy, by jubileusz trzystoletni koronacji Twojego Jasnogórskiego Synu odnowił każdy z nas i równość wobec Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ty, Matko, jesteś nadzorem zaufania oraz dobrego poddania się Jemu we wszystkim. Niech nasze przemienione życie stanie się żywym diamentem w tej korony wyniesienia i chwały. Chcemy z naszymi duchowymi darami stać w niskości Boga i stać się świadkami Jego wielkiego miłosierdzia. Pragniemy odnowienia wierzy, nadziei i miłości związanych z nami. Razem z Tobą uwielbiać Chrystusa Najświętszą. Mario Kleopolski, Tobie się oddajemy, zawierzamy wszystkie nasze sprawy, ojczyznę, nasze rodziny, parafie, nas samych. Do Ciebie wołamy pod Twoją obronę.
Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Kobiety powstał w 531 roku. Słowo Theotokos pojawiło się. Theotokos, Królowa Nieba. Czym jest? Kim jest Królowa Nieba? Czy to jest Maria? Na 100% okazuje się, że nie. Że to jest ten kult kobiety, który był znany w innych cywilizacjach, krajach, kulturach, religiach. No i to przeszło na katolicyzm. Czy o tym nie wiesz? Czy tak długo musisz się uczyć, mieć po kilka fakultetów jak Hanka Gronkiewicz-Waltz, żeby okradać ludzi z mieszkań, wyrzucać ich na ulicę? Potem te mieszkania, ponieważ to nie jest twoje jedyne, ale 5, 4, 6 sprzedajesz, handlujesz mieszkaniami. Czy to jest uczciwe, to mało powiedziane. Czy to w ogóle ma sens? Bo nie jest to też smaczne. Nie jest to smaczne. Rozmowy niedokończone. Kontynuacja tematu z godziny 18.15 z telewizji Trwami Radio Maryja. Chcemy jeszcze pamiętać o ofiarodawcach. Dziękujemy oczywiście tym, którzy wspierają Radio Maryja, telewizję Trwam swoją modlitwą, darem cierpienia, ale dziękujemy i tym, którzy systematycznie pamiętają o darach serca na te dzieła. To dzięki wam one mogą się rozwijać systematycznie, mogą się rozwijać przez tyle już lat i tworzyć przestrzeń niezależności tych mediów. Do naszych ofiarodawców należą między innymi z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opolu Lubelskim pani Teresa Kuśniewska, pani Barbara Kwiatkowska, pan Kazimierz Kwiatkowski, pani Bronisława Lasota, pan Wiesław Lasota, pani Marianna
Łojek, pani Alina Łopacka, pani Kazimiera Malicka, pani Janina Mazur, pani Krystyna Mendak, pani Halina Milcz, pani Anna Misztal, pani Barbara Mordzińska, pani Helena Nienajadło, pani Jola Niezgoda, pani Jan Nowak, pan Wiesław Opoka, pani Halina Orzeł, pani Agnieszka Pepłowska, pani Irena Piłat, Henryk i Krystyna Piłatowie dalej, pani Anna Podgajna. Bóg zapłać, dziękujemy i dla wszystkich upominek muzyczny. Z gniazda, co przetrwało próby czas, w którym ran jest tyle ilu nas. Cisza taka, trochę cisza. Piosenki dziadowskie, jakieś z gór, takie moherowe, takie sielanka taka. No nie wiem, czy ludzie, którzy czytają Pismo Święte, by chcieli czegoś takiego słuchać. Radio Conchita. No niestety, musimy zrezygnować z tego, ponieważ dziadostwo za długo leci. Z gór, proszę Państwa. Tak samo jak w Radiu Z, jak w Radiu Kolor, no bo Wałęsa chciał zlikwidować wtedy, kiedy był prezydentem. Lecą piosenki stare, w kółko te same, przygnębiające, żydowskie, niektóre to, połowa to bez melodii. To nie to, co Chris Derk, Janek Witek tutaj puszczał z Niemiec, stare, ale jare. A tutaj, proszę Państwa, stare i dziadostwo. I w Radiu Z, w Radiu Kolor i w innych stacjach, że nie da się tego słuchać. Co ja włączę, to się wściekam i niepotrzebnie włączyłam, bo wyłączę. Informacje dotyczące akcji Ocalić od zapomnienia. Polacy ratowali Żydów z rąk mordujących ich Niemców. W ramach Instytutu Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II dalej szukamy nazwisk tych, którzy z narażeniem życia ratowali
podczas II wojny światowej Żydów. Mamy już wiele nazwisk, ale dalej dokumentujemy tych bohaterów, ich nazwiska, bohaterów i męczenników. Wszystkich, którzy wiedzą o tych faktach, prosimy o przekazywanie danych na numer telefonu 56 610 81 64. Powtarzam, 56 610 81 64. Telefon ten czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14.30. Można go też znaleźć na portalu Radia Maryja. Przez naszą centralę obsługiwane są tylko telefony niezastrzeżone. Nazwiska tych bohaterów można też przesyłać na adres Radia Maryja Listownie, Toruń, ulica Żwirki i Wigury 80 z dopiskiem na kopercie relacje. Można również przekazywać nazwiska te jeszcze nie przekazane na dotychczasowy numer telefonu akcji Ocalić od Zapomnienia. Bardzo dziękujemy za współpracę i spieszmy się. Okazuje się, że mimo iż prawie 3 lata mówiliśmy o tej akcji, jeszcze wielu ludzi się zgłasza. A więc nie odkładajmy tego na potem, czyńmy to teraz. Prosimy też o cierpliwość. Jeżeli nie możecie się Państwo dotelefonować, to znaczy, że ktoś jest na linii i rozmawia w tym czasie. A więc cierpliwość. Bóg zapłać za współpracę, za zrozumienie i za pracę nad tym, by ocalić od zapomnienia naszych wielkich bohaterów i męczenników Bożej sprawy. Pierwsza 30, sobota 25 lutego, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Granice wolności w kulturze, temat, który dziś podejmujemy, a naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, chrystusowiec, nasz również felietonista, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ale nade wszystko wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witamy księże profesorze w naszym studiu. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Prosimy o przybliżenie nam tego tematu. Jest to druga część naszego spotkania, czyli też podsumowanie tych wątków, które zostały podjęte w pierwszej części. Byśmy potem mogli wraz z radiosłuchaczami współtworzyć nasze rozmowy niedokończone, jak to czynimy od ponad 25 lat. Dziękuję bardzo serdecznie. Myślę, że jest znakomita okazja do tego, żebyśmy współtworzyli bardzo aktywnie dzisiaj tę audycję, ponieważ temat jest, jak wiemy doskonale, bardzo obszerny, bardzo rozległy i zarazem bardzo dramatycznie się aktualizujący. Ale może rzeczywiście pozwolę sobie na, za pozwoleniem ojca redaktora, pozwolę sobie na kilka słów takiego wprowadzenia. Rozpocznę może od przypomnienia tego, co musi leżeć u podstaw, mianowicie jakiegoś określenia, czym jest kultura. Jan Paweł II przed laty w przemówieniu na forum UNESCO przywołał dawną, zapomnianą już chyba po części myśl świętego Tomasza z Akwinu, mówiącą o tym, że kultura to podstawowy sposób bytowania człowieka na ziemi. To podstawowy wymiar bytowania człowieka, sposób życia, styl życia. To jest bardzo szeroka definicja, ale ona wskazuje na to, że kultura jest nieodłącznie powiązana z człowiekiem, jest ludzkim czynem. A skoro jest czynem ludzkim, to znaczy świadomym i dobrowolnym działaniem człowieka, to ma swój wymiar moralny. To jest bardzo istotna sprawa, dlatego że musimy sobie uświadomić, że kultura, tak jak każde ludzkie działanie, nie ma charakteru wyłącznie technicznego, pragmatycznego, nie ma charakteru autonomicznego, ale jest właśnie czynem ludzkim poddanym ocenie moralnej. I można by było tutaj oczywiście ten wątek rozwijać, wskazując na rolę prawa moralnego, do którego zawsze odnosimy każde ludzkie działanie. Jeszcze istotniejszym elementem jest spojrzenie na ludzkie sumienie, sumienie człowieka kultury, a więc tego, który
obojętnie, czy uprawia tak zwaną kulturę wysoką, czy kulturę niską, a więc czy to jest kultura na zasadzie twórczości artystycznej, sztuki filmowej, muzycznej, teatralnej, literatury, czy to jest ta kultura codziennego obcowania z drugim człowiekiem. Tak czy inaczej, w każdym z tych przypadków mamy tutaj do czynienia z wielką, bardzo znaczącą rolą sumienia. Skoro kultura ma wymiar moralny, to musimy pytać się, tak jak w przypadku każdego innego zjawiska moralnego, o granice zła i dobra. I to pytanie o granice kultury, które dzisiaj sobie stawiamy, ono wybrzmiewa także, rezonansuje tym podwójnym pytaniem. Z jednej strony to jest pytanie o dolne granice, o te granice, których przekroczyć się nie godzi, ale które, jak się niestety okazuje, zostają dzisiaj niejednokrotnie przekroczone. Proszę Państwa, bezpośrednią inspiracją tych refleksji stały się wydarzenia ostatnich lat, ostatnich miesięcy, tygodni czy wręcz dni. Z jednej strony nie ma sensu, żeby szczegółowo przypominać niektóre z tych wydarzeń, czy wszystkie po kolei, ale pozwolę sobie mimo wszystko zasygnalizować, przypominając to, co kiedyś nas przed laty bulwersowało, a więc pamiętna wystawa sprzed iluś lat w Gdańsku, która prezentowała jako sztukę genitalia zawieszone na krzyżu. Pamiętamy sprzed dwóch bodajże lat wielkie spory i dyskusje, które przetoczyły się w Polsce wraz z wydarzeniem, jakim była tak zwana Golgota Piknik. Spektakl, chociaż trudno nazwać to spektaklem, ale wydarzenie, rzeczywistość, która po prostu była dla wielu z nas chrześcijan obrazą, szyderstwem z tego, co dotyka tajemnic naszej wiary. Wydawało się, że po tych wydarzeniach, po dyskusjach, które się wiązały z tym, mówię tutaj o innych incydentach, jak chociażby słynna historia wiara, to nie jest coś, na co się mamy patrzeć, bo to, na co się patrzy, to jest obraz, krzyż, pozłacanka, Biblia dla ubogich, najprościej można powiedzieć ewentualnie, Biblia dla ubogich właśnie. Człowiek wszedł do kościoła, Biblii nie znał, Biblia była zamieniona w łacinę, no to patrzył się na te laleczki. No ale to wszystko to przecież jest bałwochwalstwo, jeżeli tylko na to człowiek się patrzy, a na przykład teraz, XXI wiek już, Biblia w śmietniku, pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, Biblia w śmietniku, powtarzać to tysiące razy, żeby chociaż człowiek się ocknął, że walczy o jakieś znamiona pogaństwa, jakieś symbole pogańskie, a Biblię lekceważy, wyrzucając ją do śmietnika. No, się puknij człowieku w głowę. No, puknij się w głowę. Dlaczego Polska ogólnie nigdy nie czytała Biblii, a pod pretekstem inni ją wciąż nawracali? Akurat Świadkowie Jehowy nie nawracali pod pretekstem, bo jak się pojawili od roku 1905 od strony Gdańska, to szczerze i prawdziwie pionierzy, pionierki, misjonarze, misjonarki, głosiciele zboże głoszą Ewangelię o Królestwie, o Jezusie Chrystusie jako Królu. Że nie rząd świecki, że nie rząd ludzki, systemy ludzkie rozwiążą problemy na świecie, które odwrotnie będą się pogrążać. Człowiek w problemach będzie się pogrążać, ale do Boga nigdy się już nie zwróci. Bóg Jahwe, odsunięty, wyrzucony, jakby nie istnieje, a zwłaszcza na to, że ta linia żydowska, skoro oni już wcześniej i tak zabili, zamordowali, pohańbili Jezusa, to teraz oni do tego Jahwe nigdy nie wrócą, bo to jest w jedną stronę idzie w jednym kierunku. Nawet niech to będzie z 10 stron, ale w jednym kierunku, na zatracenie ku nicości, tak do tego to wszystko doprowadza diabeł. Komentować, że każdy z tych czynów ma charakter
profanacyjny, że każdy z tych czynów ma charakter. Zadora głupia jest, czy ten Nergal, no to jeżeli mądry ma głupiemu ustąpić, to niech ten mądry się wykaże tutaj. A oni będą bronić pogańskich symboli, że to jest śmieszne. Wiara to duchowe oczekiwanie na rzeczy, które mają się stać. Duchem módl się, w duchu żyj i w prawdzie, i takich ludzi Bóg szuka, aby mu cześć oddawali w duchu i w prawdzie. Bóg sam takich ludzi szuka, to dlatego więc posyła misjonarzy. Polska nawracana, ja już tam pomijam, że pod pretekstem, że wiele krzywdy zrobili, no ale wykorzystywali też niewiedzę, ciemnotę. Albo te firmy oszustystyczne, czy Play, czy Orange. No na przykład, jeżeli ja gram w Jeepa, to ja wcale nie muszę w to grać. Ale firma Orange musi koniecznie kręcić, kłamać, okradać ludzi ze wszystkiego. Ja zapłaciłam abonament 997 zł. To jest jeszcze dopiero tylko wstępna gra, bo miałam zapłacić 1100 z bieżącymi rachunkami. Ja mówię, nie, ja je sobie odsunę. No. Ona z łaski odsunęła, no bo tutaj tę wielką kwotę trzeba. 997 za grę w Jeepa, no ale skoro każdy nasz numer przerzucony na Orange, zarejestrowany w Orange, wygrywa 1000 zł i o ile to prawda, no to niech to pokrywa, a to nie pokrywa z tych 1000, tylko na nowy abonament, który mi wszedł rzekomo w prezencie. Tak. To jest ten 503 numer, proszę Państwa. Możecie do mnie dzwonić w tej sprawie. Ja podam więcej informacji, jeżeli chodzi o oszustystyczną działalność firmy Orange i Play. Też teraz Play, no na jednej karcie miałam tam 12,5. Myślę, jak oni tak reklamują te 25 złotych, że na cały miesiąc do wszystkich i rozmów i SMS-y, to ja sobie doładowałam. Patrzę, półtora tygodnia tylko podziałała taka opcja. Kłamstwo. A jeszcze kiedyś, jak Laskowski żył, to na niektóre telefony w ogóle takie opcje były po 10 zł z łaski Play. To nie wchodziły, na większość telefonów nie wchodziło. I ten Laskowski, znawca internetu, się siłował. Mówi, zobacz, ten twój numer nie przyjmuje. No, także proszę Państwa. Jest po prostu wyraźnym wypowiedzeniem. Wszyscy kłamią i kradną. I to ile to się trzeba uczyć, ile to na fakultetów trzeba mieć, żeby tak kłamać, żeby tak oszukiwać ludzi. Oszustwo obrzydliwe życia poczętego w Polsce. Wymieniam ten cały katalog dlatego, proszę Państwa, żebyśmy mieli świadomość tego, co się stało w ostatnich dniach w Warszawie. To jest kwestia ugodzenia, raz jeszcze powtarzam, w sferę wartości religijnych, ale także w sferę wartości państwowych, zabezpieczonych naszą konstytucją, naszym ładem politycznym i pewną naszą kulturą prawną. To jest ugodzenie, chciałoby się powiedzieć, bez precedensu. To jest, inaczej jeszcze ujmując, sądowanie pewnych granic, które nie powinny być w żadnym wypadku przekroczone, ale zostały przekroczone. Ale zostały przekroczone z premedytacją. To jest jak gdyby sądowanie granic, do którego momentu możemy się posunąć. Dziś na scenie znieważamy postać świętego Jana Pawła II. Jutro będziemy mieli akty profanacji w kościołach. I nie jest to wcale jakaś retoryka demagogiczna. Dowodem tego jest ostatni z katalogu tych incydentów, które chciałbym tutaj wymienić, mianowicie nominacja nowego dyrektora Galerii Arsenał w Poznaniu. Nominacja człowieka, którego największym sukcesem artystycznym przed kilku laty było wprowadzenie nagiej osoby do kościoła w Łodzi. To wydarzenie, które było profanacją przestrzeni świętej, przestrzeni sakralnej, aktem barbarzyńskiego wandalizmu, jest traktowane przez tego człowieka jako wydarzenie artystyczne. Człowiek legitymujący się takim właśnie wydarzeniem profanacyjnym zostaje suwerenną decyzją prezydenta
miasta Poznania, wbrew komisji, notabene powołanej przez tegoż człowieka, przez tegoż prezydenta, dla rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Galerii Arsenał, wbrew temu stanowisku w sposób niedemokratyczny prezydent wybiera człowieka, który wsławia się obscenicznym, profanacyjnym, bluźnierczym aktem. Proszę Państwa, mówię o tym wszystkim dlatego, żebyśmy dostrzegli, że pytanie o tę dolną granicę to jest pytanie o nasz kod kulturowy, to jest pytanie o jakieś szańce obronne w toczącej się wojnie kulturowej, która ma miejsce w naszej rzeczywistości. To jest też pytanie o kondycję naszego społeczeństwa, bo zauważmy, że ludzie, którzy są wykorzystywani w tej wojnie, którzy są zarówno rozgrywającymi tę wojnę, jak i ludźmi, którzy są odbiorcami tych sytuacji, to są ludzie, do których trudno tutaj poddać jakiejkolwiek ocenie, nie używając słów ostrych. Wspominałem w części telewizyjnej, że geneza teatru europejskiego, teatru greckiego wiąże się z użyciem maski na scenie. Przez tę maskę aktor wypowiadał swoją głębię, wypowiadał swoje wnętrze. Jeżeli dzisiaj, proszę Państwa, na scenie teatru mamy ludzi, którzy wypowiadają swoją głębię, wykonując takie, a nie inne działania, gesty, wypowiadając takie, a nie inne słowa, symbolicznie reasumując to, śpiewając hymn, czy wykrzykując słowo Polska przy wykonywaniu aktów kopulacyjnych, aktów seksualnych, utożsamiając polskość z prymitywnym, zwierzęcym seksem, to, proszę Państwa, no to rodzi się pytanie o kondycję. Kiedy? Rodzi się pytanie o kondycję naszego społeczeństwa. Ciemnota, ślepota, głupota. I to jest pytanie bardzo dramatyczne, na które musimy szukać jakiejś odpowiedzi. Ale, jeszcze raz podkreślam to ale, musimy pytać się też o górną granicę, bo to, że jest kultura sprowadzona do poziomu poniżej rynsztoku, do poziomu szamba, nie może pozbawić nas chęci odkrycia mądry głupiemu musi ustąpić, autentycznej, ale nie ma mądrego. Uczynilibyśmy wielką krzywdę, no tak jak u tego Grzeszendana, ludzi kultury, zarówno tej kultury wysokiej, jak i nas, ludzi kulturalnych, posługujących się jasno wyrażonym kodem kulturowym. Uczynilibyśmy sobie sami wielką krzywdę, gdybyśmy skoncentrowali się wyłącznie na tej kulturze szamba i rynsztoku. Kultura jest rzeczywistością wielką, daną człowiekowi. Jest wielką możliwością rozwoju ludzkiego ducha. Święty Jan Paweł II między innymi w swoim przepięknym liście do artystów przywołał słowa Cypriana Kamila Norwida, którego traktował, jak wiemy, z wielką sympatią, z wielką czułością. Przywołał te słynne słowa z Prometidiona, gdzie Norwid pisze w dwóch linijkach, ukazując taki charakterystyczny trójmiar. Piękno na to jest, by zachwycało do pracy. Praca, by się zmartwychwstało. Piękno, praca i zmartwychwstanie. Powiedziałbym, że to jest właśnie ten górny wymiar, ta górna granica kultury. Z jednej strony przypomnienie ważności kategorii, jaką jest piękno w naszym życiu. Skoro mówimy piękno, to oczywiście mówimy także dobro i prawda, bo te wartości ze sobą wzajemnie się przenikają. Kultura autentyczna to jest ta kultura, która z jednej strony poszukuje prawdy rzeczywistości, z drugiej strony odsłania jej blask piękna i po trzecie wreszcie to jest kultura, która służy dobru, która odkrywa dobro i to dobro rozwija, pomnaża. Taka kultura, która jest naznaczona fascynacją pięknem, zachęca do pracy. Pracy oczywiście, której celem jest przekształcanie ludzkiego życia, przekształcanie własnego człowieczeństwa. Do tego celu wykorzystujemy też przekształcanie świata poprzez właśnie dzieła naszych rąk. Warto może przypomnieć, że kultura, łacińskie słowo, w pierwszym tego słowa znaczeniu oznaczała uprawę ziemi, a więc nawiązywała jak gdyby do tego pierwszego boskiego przykazania: czyńcie sobie ziemię poddaną.
Kultura jest przekształcaniem materii, która została nam dana i poprzez to przekształcanie człowiek udoskonala sam siebie, zmienia siebie. A po co to wszystko? No właśnie po to, żeby się zmartwychwstało. Ostatecznie bowiem kultura, jak kiedyś pisał to jeden z polskich intelektualistów, jest potrzebna do zbawienia. Przepraszam, kultura jest potrzebna do zbawienia w tym właśnie sensie, że kultura jest drogą prowadzącą człowieka do zbawienia. I to są te ogólne ramy refleksji, którą ośmielam się tutaj w sposób dość wydłużony przedstawić. Ale może po to, żebyśmy się zastanowili właśnie nad kilkoma tematami. Nad tematem moralnego wymiaru kultury, nad tematem tych dolnych granic. Jak bronić się przed samozagładą kultury, która dokonuje się w naszej rzeczywistości, w naszej współczesności. I wreszcie, jak tworzyć tę kulturę piękną? Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, naszym Państwa gościem w rozmowach niedokończonych, w których podejmujemy temat granice wolności w kulturze. Zapraszamy Państwa do współtworzenia tego spotkania. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 dla słuchaczy Polski Południowej. Telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66 i telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Szczęść Boże, najwyższy pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Teresa z Wrocławia, sybiraczka, staruszka, 81 lat. Chciałabym wyrazić na antenie Radia Maryja, mego ukochanego radia, moje oburzenie. Chciałabym zaprotestować przeciwko tej pseudo-sztuce, nawet trudno mówić sztuce, temu bestialstwu, które rozgrywa się jeszcze dalej na deskach teatru. Ja jestem wdową po pierwszym tancerzu operetki wrocławskiej, jeszcze wówczas, kiedy operetka miała w programie klasyczne pozycje. I mój małżonek świętej pamięci kiedyś mi opowiedział, jak profesor Patkowski świętej pamięci, choreograf, zwrócił uwagę młodemu tancerzowi, żeby nie wchodził na scenę w czapce, w nakryciu głowy, wtedy kiedy próba się odbywała, ponieważ powiada scena, to jest swoistego rodzaju ołtarz, z którego ma iść dobro, piękno i właśnie to, co powiedział profesor dzisiaj i ta prawda. Ja równocześnie chciałabym jeszcze, wyrażając swój protest przeciwko temu, o czym właśnie jest mowa dzisiaj, powiedzieć, że ja chylę czoła przed studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej, Medialnej. Ja zapewne nie zobaczę tego filmu w kinie, bo mój stan zdrowia w tej chwili nie pozwala na to, żebym mogła być, ale mam wielką nadzieję, że kiedyś film o Kuskównie będzie może w telewizji naszej, jak ksiądz uważa, proszę ojca. Pani Teresa. Będzie równocześnie może by się udało jakoś, żeby on był jeszcze emitowany w telewizji polskiej. Wszak byłam kiedyś bardzo wzruszona. Już nie mogę sobie przypomnieć, jaki to szedł program, że TVP Info napisało w rogu, że korzysta z przekazu telewizji Trwam. Nie pamiętam, co to była za transmisja. Także miejmy taką nadzieję, że te piękne rzeczy, które właśnie zrobili, to ta piękna rzecz, to ten film, który został zrobiony przez studentów z udziałem
widziałem aktorów, prawdziwych aktorów z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, że on jest właśnie tym zaprzeczeniem temu paskudztwu, które tak z całą mocą, chciałabym podkreślić, wdarło się na dyski teatru. To już trudno nazwać teatr wtedy, skoro coś takiego się przedstawia. No poza tym przedstawienie Brat naszego Boga, przepiękne, które obejrzałam w telewizji, trwałam też wystawione. Chylę czoła przed twórcami i po prostu wykonawcami, bo twórcy to ojcowie, a wykonawcy to studenci. Jakież to wzruszające, że to właśnie młodzież. Mam nadzieję, że młodzież tego typu w tamtym paskudztwie na pewno nie uczestniczy. Miejmy nadzieję, że to umrze śmiercią naturalną i nie będzie długo gorszyło tych, którzy no nieszczęśni, nieukształtowani jakoś tam się jeszcze znajdują i to oklaskują. Dziękujemy Pani Teresa. Szczęść Boże, Ojcze i Panie i Księże Profesorze, bardzo dziękuję za ten wykład, za to oglądam to i w telewizji, teraz słucham to w radiu. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Bardzo serdeczne dzięki składam Pani Teresie z Wrocławia i no chciałoby się po prostu z głębokim szacunkiem ucałować Pani dłonie za te wszystkie słowa, które tutaj słyszeliśmy, bo słowa niezwykle mądre, płynące też z osobistego doświadczenia. Przepięknie Pani powiedziała, przywołując słowa swojego świętej pamięci męża, te zasłyszane słowa o scenie jako swoistym rodzaju ołtarzu, z którego ma iść piękno, dobro i prawda. Sztuka ma pewien wymiar sakralny. Ja wspomniałem o tym, że sztuka i piękno powinny nas prowadzić właśnie do Boga. To jest rzeczywistość, która jest w stanie uświęcać człowieka, tak jak każdy ludzki czyn, który jest godnie, dobrze, moralnie przeżyty. Bardzo też dziękuję serdecznie. Myślę, że mogę to uczynić w imieniu społeczności naszej szkoły, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, za te wszystkie ciepłe słowa pod adresem zarówno i twórców, jak i artystów biorących udział w tych przedstawieniach. Myślę, że Pani tutaj podjęła bardzo, bardzo ważny element związany z tym, że taka autentyczna kultura, w tym także sztuka, to jest rzeczywistość pewnej wspólnoty ludzi, to jest rzeczywistość wspólnoty zjednoczonej wokół pewnych wartości. Tutaj nawet nie jest istotny, że tak powiem, profesjonalizm, nie jest najistotniejsza jakość wysoce artystyczna, profesjonalna tych przedsięwzięć. Być może, powiedzmy, nie chcę tu oczywiście bawić się w recenzenta, ale być może, że jakiś wytrawny recenzent teatralny wychwyci w tej czy w owej sztuce odgrywanej przez studentów wyższej szkoły, wychwyci jakieś mankamenty czy niedomogi, ale ważne jest to, że sam proces tworzenia tej sztuki zawiązuje pewną wspólnotę, że jest to wspólnota, która z jednej strony się dyscyplinuje, która z drugiej strony też skupia się wokół pewnych wartości, bo rzecz charakterystyczna, istotna, że te sztuki, które są podejmowane w repertuarze szkoły, to są sztuki, które z jednej strony reprezentują polską klasykę mniej lub bardziej znaną, ale to są sztuki, które bazują na wartościach. No i wreszcie sam wysiłek twórczy, samo właśnie przedstawianie tego dzieła wobec publiczności, to jest też nawiązywanie dobrej wspólnoty, wspólnoty właśnie ludzi zbudowanej na pięknie, dobru i prawdzie. Oczywiście mamy z drugiej strony ten kolektyw skupiony wokół wartości, antywartości, szpetoty, kłamstwa i zła, ale tak jak Pani słusznie zauważyła,
tamta rzeczywistość negatywna nie przetrwa, ona nie ocaleje. Prawda, dobro, piękno zwyciężą i one mają charakter rzeczywiście prowadzący nas ku zmartwychwstaniu. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, naszym Państwa gościem, Radio Maryja, halo. Dobry wieczór, szczęść Boże. Szczęść Boże. Chciałam przede wszystkim bardzo serdecznie pozdrowić w studio naszego gościa, księdza Pawła Bartkiewicza, którego po prostu zachwycam się i Bogu przede wszystkim dziękuję, że mamy takiego księdza, który nam przybliża te właśnie tak bardzo trudne dla rodzin, dla naszego dobra. Chodzi mi przede wszystkim o ludzi młodych, może nawet więcej o dzieci, bo ten temat, który dzisiaj jest podjęty, to w sumie ja przez lata się borykałam z tym samotności, bo wyjeżdżałem z Polski z córką dzieci, miałam już problemy w Polsce, w środowisku swoim i tu w Niemczech po prostu mogłam obserwować i przeżywać na tej rodzinie bardzo trudne życie, bo już moja młodzież jest dorosła, po zakładaniu rodziny, a ja to się nie dziwię, że coś takiego jest, ponieważ ja już to obserwowałam od przedszkola, od szkoły podstawowej, w moim środowisku też mieszkałam w Kowałbrzycha, w małym miasteczku i tam się to zaczęło właśnie przy kulturze, przy dzieciach w szkole podstawowej rozwijać takie na ten czas. To były dla mnie bulwersujące, niesamowite sprawy, ale po prostu Bóg dał mi może tą moją, że ja mogłam widzieć, to rozpoznać to, co się dzieje, że to było nie tak. No, z tego powodu bardzo cierpiałam, nie znajdowałam po prostu człowieka, który by mi tutaj jakoś pomógł z tym wytrwać, zrozumieć mnie. Dużo miałam problemów. I teraz nie dziwię się to, co się dzieje, bo powiem tak krótko. Te wszystkie sprawy, które od dzisiaj się przeżywamy, to jest szok. Po prostu wielki ból dla nas, rodziców, dla moich rodaków po całym świecie, na pewno mają te niebyty. No naprawdę, to jest bardzo trudno. Jeżeli ktoś jeszcze to przeżył, dotyczy to naszych dzieci. Będą rozważały, będą płakać. Dziadować tamtym razem. Ale tak jak tutaj wspaniały wykład. Wysłuchałam dzisiaj naprawdę. Pani uspokaja. Sandra, tak? Uspokaja mnie i pani Sandra? Wiem. Tak, pani? Wiem, że miłość, prawda i dobro zwycięży, bo dużo można by to mówić i człowiek naprawdę nie może się nawet skupić na tym, co powiedzieć. Jest tego tak dużo. Ale jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy również bardzo gorąco i serdecznie. Pozdrawiamy całą rodzinę, ksiądz profesor. Bardzo dziękuję za ten głos. On jest ogromnie ważny z punktu widzenia właśnie pozycji matki wychowującej swoje dzieci. Oczywiście, że kiedy mówimy właśnie o kulturze, bardzo często to słowo kojarzy nam się z tą tak zwaną kulturą wysoką, wysublimowaną, związaną ze sztuką, z jakimiś regionami kultury bardzo elitarnej. Ale tak naprawdę, raz jeszcze to podkreślam, kultura to podstawowy sposób bytowania człowieka. Kultura to rzeczywistość, która powinna zostać wszczepiona w życie każdego z nas poprzez swoisty, nazwijmy to, kod kulturowy, drogą wychowania, drogą przebywania w środowisku, w określonym środowisku kulturowym. I tutaj oczywiście, że podstawową rolę odgrywali i będą odgrywać rodzice. To jest rzecz ogromnie istotna. Pani wypowiedziała swój głos z pozycji bardzo szczególnej, dlatego że jest to pozycja rodziców i rodziny przebywającej na emigracji, przebywającej w kraju, w którym jest naturalna konfrontacja kultury macierzystej z tą kulturą kraju przybycia. Są nowe problemy, nowe wyzwania. Ale ponieważ przebywam od czasu do czasu właśnie w środowisku Polaków w Niemczech, znam troszeczkę te sprawy, wiem i chcę tutaj bardzo mocno to podkreślić, wiem jak bardzo wielu z Państwa, wielu właśnie rodziców angażuje się w sprawy wychowania zarówno religijnego, jak i narodowego swoich dzieci, jak właśnie Państwo stajecie na straży ich tożsamości. W
sytuacji bardzo, bardzo trudnej, bardzo, bardzo niełatwej. Dlatego przy tej okazji właśnie składam takie wyrazy szacunku dla tych z Państwa, którzy właśnie mimo tych trudnych warunków, niekorzystnych, niesprzyjających, potraficie ocalić tę kulturę, zarówno ludzką, jak i kulturę religijną i wreszcie kulturę polską. To jest zadanie niezwykle trudne, ale zarazem zadanie niezwykle ważne i niezwykle uszlachetniające. Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Szczęść Boże. Ja chciałem na ulicy, że już na to. Kto na naszej antenie? Kogo witamy? Ja mam na imię Przemek. Prosimy, panie Przemku. Już jestem na antenie. Tak, mówię, tak? Jest już pan na antenie. Rozumiem. Powiem tak, no tak jak ksiądz nie będzie powtórzył, że wszyscy się bardziej zawsze nie widzę. Teraz i zawsze. Tak jak ksiądz profesor mówić, dlatego, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, ale to wychowanie naszych dzieci, przekazanie tej kultury moralnej powoduje, że takie sytuacje, które miały miejsce na tym przedstawieniu, nie będą tolerowane nigdy przez nasze dzieci, tak? Tutaj jak na przykład w tym wypadku jestem byłym policjantem, więc myślę, że zgodnie z prawem prawo i sądownictwo sobie poradzi z tymi aktorami, czy z reżyserem, jak również z osobami, które dopuściły do czegoś takiego, żeby taka profanacja powstała w naszej ojczyźnie. Jest to niesamowite po prostu, jak można w ten sposób potraktować osobę, która jest dla nas autorytetem, która była dla nas autorytetem, znaczy nie była i jest autorytetem, jak również jest osobą świętą. Jest to normalnie niesamowita rzecz. Więc tutaj w tym momencie, no niestety, jak zauważyliśmy, ucieka nam ta rodzinność, brak tego dialogu. Tak jak ksiądz profesor powiedział, żyjemy różnymi hashtagami, twitterami, brakuje nam rozmowy w rodzinach, po prostu. Tak mi się wydaje, że to jakoś tak mogę spętować. Dziękujemy, panie Przemysławie. Życzymy szerokiej drogi też. Cześć Boże, pozdrawiam. Ksiądz profesor. Bardzo dziękuję panu za ten głos. Rzeczywiście, niezależnie od tego, ile razy będziemy wracać do tego wątku w naszej rozmowie, to bezsprzecznie jest to rzecz ze wszechmiar godna podkreślenia. Wychowanie w rodzinie, rozmowa w rodzinie, zwracanie właśnie uwagi na tę kulturę obcowania, komunikowania się, która dzisiaj staje się kulturą bardzo zagrożoną. Ma pan rację, mówiąc o tym, że no, w dobie współczesnych środków, współczesnych komunikatorów, w dobie no, takich zjawisk, które z jednej strony są niezbędne do naszego życia, ja tutaj nie będę absolutnie przeczył temu, że korzystam codziennie i korzystam dość namiętnie z różnych środków komunikacji elektronicznej. Natomiast zdaję sobie sprawę doskonale i myślę, że każdy z nas to potwierdzi, że żaden komunikator, komunikator elektroniczny, wirtualny nie zastąpi tej bezpośredniej rozmowy i budowania tej przestrzeni żywej, rzeczywistej kultury. Drugi wątek, a pierwszy, który pan podniósł, to było takie przekonanie, no bardzo optymistyczne. Pan powiedział, patrząc z punktu też widzenia swoich doświadczeń zawodowych, że prawo sobie poradzi. Proszę państwa, też mam nadzieję, wyrażam tę nadzieję, że prawo sobie w tej sytuacji poradzi, że będziemy mieli do czynienia z osądzeniem tych spraw, które tutaj ugodziły w nasze i nie tylko nasze uczucia i odczucia. Ale chcę też zwrócić uwagę na to, że musimy być świadomi tego, że ta sprawa pozornie prosta i oczywista, ona jest w gruncie rzeczy dość złożona. Dlatego, że prawo karne formuje oczywiście przepisy dotyczące naruszenia wolności wyznania, wolności religijnej, naruszenia dóbr osobistych związanych
z przestrzenią religijną, ale są to sformułowania, które tak czy inaczej wymagają interpretacji sędziów. I tutaj, proszę Państwa, no, dotykamy jednego z newralgicznych tematów ostatnich dni. Tematu właśnie funkcjonariuszy prawa, stróży prawa w Polsce. Mówiąc o stróżach prawa, w tym wypadku nie mam na myśli służb mundurowych, ale mam na myśli tych, którzy właśnie dokonują ostatecznej interpretacji, ostatecznych rozstrzygnięć w sferze prawa. Ja pozwolę sobie tylko przypomnieć te interpretacje, które wiązały się właśnie ze wspomnianymi już tutaj niektórymi incydentami. Przypomnę, że no chociażby dwa tylko epizody dość powszechnie znane, mianowicie ten związany z instalacją genitalii na krzyżu, który zdaniem sądu, owszem, mógł naruszać pewne dobra religijne, ale jednocześnie sąd uznał tę instalację za sztukę. Druga sprawa, jeszcze bardziej powiedziałbym charakterystyczna, to sprawa związana z warszawską Zachętą. Pamiętamy, że ta instalacja w sposób karykaturalny, bluźnierczy dla nas, przedstawiająca poniżoną postać Jana Pawła II, nie została w żaden sposób dotknięta penalizacją za fakt takiej instalacji. Natomiast poseł, który zaprotestował w sposób czynny przeciwko tej instalacji, przez długie lata borykał się i boryka właściwie z orzeczeniami sądu. To pokazuje, proszę Państwa, że prawo, niezależnie od tego, jakie nawet ono jest, jest, powiedziałbym, generalnie dość dobre i w miarę możliwości dość jednoznaczne. Ale to prawo wymaga oczywiście interpretacji ze strony sędziów. Ze strony sędziów. I tutaj, proszę Państwa, no, dotykamy bardzo newralgicznej dzisiaj kwestii. Słyszymy, nie chcę tu schodzić z jednej strony na boczny tor naszej dzisiejszej rozmowy, ale mimo wszystko pozwolę sobie krótko skomentować tę współczesną rzeczywistość. Słyszymy ze strony tak zwanej opozycji totalnej, czy jak ja mówię, opozycji wrogiej Polsce. Słyszymy słowa mówiące o próbie zawłaszczenia sądownictwa przez obecny system władzy, ale proszę Państwa, zauważmy, że ten system sądownictwa w wielu wypadkach okazuje się być systemem niewydolnym, a co gorsze, niesprawiedliwym. I w tej sytuacji uzdrowienie tego systemu jest rzeczą po prostu konieczną. W przeciwnym wypadku niestety nie będziemy mogli czuć się bezpieczni w obliczu nawet tak ewidentnych z ludzkiego, racjonalnego punktu widzenia sytuacji, jak ta, która miała miejsce w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy. Szczęść Boże, Ojcze. Szczęść Boże. Jadwiga z Katowic, Kłania. Serdecznie witam, pozdrawiam księdza profesora. Księże profesorze, ja dziękuję. Dziękuję bardzo za tą audycję telewizyjną w pierwszej części i teraz. To, że ksiądz profesor był łaskawy przybliżyć nam do końca to wszystko, co dziś się, jeżeli chodzi o profanację krzyża i znieważanie osoby Ojca Świętego i ten taki haniebny atak na Kościół Święty. I to się dzieje już przecież od dłuższego czasu. Po raz kolejny obrażono nasze najświętsze wartości chrześcijańskie, jakim jest krzyż Chrystusa Pana. Uważam, księże profesorze, Ojcze, że najwyższy czas zająć stanowisko i to stanowisko radykalne. Aha, dzień dobry. Jeżeli chodzi o te haniebne prowadzenie. W lutym? Oj, sporo. Przerwać ten spektakl nienawiści. No to ja zadzwonię zaraz, dobra? Się spytam tam. Mi dyżurki podadzą. Dobra, dzięki. Uważam, że 793. Jeżeli chodzi o tego reżysera, 793, który rysuje klątwę, wyraźnie mu powiedzieć, że jest persona non grata w naszym katolickim kraju. Wcześniej, przypominam sobie, Golgota Piknik. I jeszcze wcześniej tutaj też interweniowałam na terenie Katowic, bo w pierwszej fazie miał on się odbyć w Teatrze Rozrywki w Choszowie. Ja się dowiedziałam, że tam się ma odbyć coś takiego. Dzwoniłam do tego dyrektora, ale nic nie uzyskałam konkretnego, bo on powiedział,
powiedział, że to już jest sprawa przesądzona, że musi tam po prostu odbyć się ten ta Golgota piknik. Zadzwoniłam, właściwie rozpłakałam się nawet. Dzwoniłam do naszej kurii tutaj, katowickiej. Rozmawiałam z jednym z księży, który był na dyżurze. Prosiłam właśnie o pomoc. I była reakcja, i to skuteczna w jakimś sensie. Tutaj odwołam się do tego.